przecież mówi się, że jesteś tym, co jesz. Jakby i naprawdę w tych takich powiedzeniach by się wydawało, że to takie tam, wiesz, nic nieznaczące, ale jak się doszukać prawdy, ja tak sobie lubię czasami filozofować i czasami mam takie też rozkminy u siebie na social mediach, to naprawdę jest w tym ogrom prawdy. No. Norma dla większości osób 3-4 posiłki, żeby to sobie rozplanować równomiernie w ciągu dnia i żeby zachowywać te przerwy między posiłkami. Tak. To jest mega turbo ważne, żeby ten układ pokarmowy miał czas odpoczywać. Jakby ja to w ogóle mówię, że SIBO to jest zaburzenie właśnie ludzi, którzy żyją zgodnie z kulturą zapierdolu i to w ogóle chyba Marek Fischer mi kiedyś o tym powiedział, bo on mówi właśnie, że jak ktoś ma SIBO, to właśnie tak, często jacyś triatloniści, ludzie, którzy wiesz, jakby zapierdalają, a nie wiedzą co to regeneracja, nie? Podcast Fit Racjonalnie, z tej strony Kuba Stypczyński, a dzisiaj jest z nami Zuzanna Sobolewska. Cześć Kuba. Na początku bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Bardzo jest mi miło, że mogłam do Bydgoszczy przybyć i witam Ciebie i witam wszystkich oglądających, słuchających. Mi również jest bardzo miło. Zuzia, dietetyk kliniczny, który specjalizuje się głównie w problemach z układem pokarmowym, z jelitami i z rzeczami właśnie związanymi głównie z tym przewodem pokarmowym. Powiedz mi na początek, kiedy ta twoja, powiedzmy, przygoda właśnie z tymi tematami się zaczęła i dlaczego akurat poszłaś w kierunku zdrowia jelit? O widzisz, ja już się przygotowałam, jak tutaj zacznę, kim jestem, więc tak, właśnie jestem dietetyczką kliniczną i tak to się potoczyło, że wyspecjalizowałam się w tym układzie pokarmowym i jak to zazwyczaj bywa, pewnie też masz takie doświadczenia, że sama miałam od wielu lat problemy z układem pokarmowym. No i tak to się zaczęło, że po prostu wielu specjalistów nie mogło mi pomóc. Ja już byłam taka sfrustrowana, że po prostu gdzieś tam biegam po specjalistach. Też współpracowałam z dietetykami jeszcze zanim sama byłam dietetykiem. No i co? I zawsze coś było nie tak. Także gdzieś moja jakby, mój taka chęć tego samorozwoju, dociekliwości doprowadziła mnie do tego, że rzeczywiście sama się gdzieś tam z tym uporałam, cały czas gdzieś tam z tym pracuję, ale też mam takie podejście, że wiem, z czym się do mnie ludzie zgłaszają, którzy po naprawdę są historie po 10 latach gdzieś tam, wiesz, skakania po specjalistach, lekarzach, dietetykach, po prostu nie są w stanie gdzieś tam dojść, co jest na rzeczy, no i trafiają do mnie. I ja ich witam z otwartymi ramionami, no i tak, pracuję również, myślę, że u Ciebie na podcaście to też fajnie, bo ja pracuję naprawdę ze sportowcami w dużej mierze, ale też tak się śmieję, że sportowcy to są również pacjenci w dużej mierze, bo do mnie właśnie trafiają no sportowcy, którzy gdzieś tam, wiesz jak jest, jak sportowiec amator próbuje trenować jak zawodowca, do tego życie, rodzina, stres i tak dalej, no to jest prosto droga właśnie do tego, żeby gdzieś tam układ pokarmowy, wiesz, nam pokazał, że coś tam jest nie tak. Tak, to z Twojego doświadczenia jakbyś mogła powiedzieć, jakie główne przyczyny dostrzegasz właśnie tych problemów związanych z jelitami, z układem pokarmowym u osób, które do Ciebie trafiają? Gdzie leżą te główne przyczyny? Czyli masz na myśli jakby podłoże, skąd się biorą tak naprawdę te zaburzenia. No właśnie, wiesz co, jak jechałam do Ciebie, to myślałam jak od czego zacząć, bo dobrze wiesz, że będziemy rozmawiać o tych podstawach stylu życia, ale wiesz co, ja bym tak zaczęła, że to się bierze z tego, że non stop gonimy. Gonimy za wszystkim. Gonimy za pieniędzmi, gonimy za karierą, gonimy za formą życia, gonimy za sześciopakiem i naprawdę wiem, że to tak się wydaje takie, wiesz, gdzieś tam takie powiedzonka, często się o tym mówi, ale naprawdę ja to mówię z mojego doświadczenia pracy z ludźmi, bo ja pracuję głównie, Kuba, z młodymi ludźmi i właśnie o to chodzi, nie? Że ludzie, już teraz też się zmieniły czasy, już ludzie mający nawet 20 lat już, wiesz, myślą o tym, jak założyć swój biznes i tak dalej, więc jakby to jest to, że jakby gonimy i to jest w ogóle super. Też jestem ambitną osobą, ale też się na tym przejechałam właśnie, tak się moje zaczęły problemy ze zdrowiem. No ale gonimy i co? I zapominamy o tym, że nasze ciało, nasz organizm ma jakieś limity. i zapominamy, że trzeba czasem odpoczywać, nie? Jakby nie chcę przyklinać na podcaście, ale to jest, jakby to, tego określenia nie da się zastąpić. Kultura zapierdolu i naprawdę każdy się na tym przejedzie prędzej czy później. I do mnie później młodzi ludzie trafiają, wiesz, młodzi jacyś przedsiębiorcy albo studenci, którzy studiują, pracują, trenują, no ale nie ma tego czasu na odpoczynek, nie ma czasu na sen. No to sorry, to prędzej czy później wróci do nas i no i zdrowie się sypie. No i najczęściej jak już układ pokarmowy się sypie, czyli ten jelita, żołądek, no to wiesz, nie da się przejść obok tego obojętnie, no bo to już utrudnia nasz komfort życia, nie? Jakby to jest takie, wiesz, brutalnie zabrzmi, ale jak już biegamy 10 razy do toalety, no to już się zgłaszamy wtedy po pomoc do dietetyka, no bo po prostu nie możemy funkcjonować normalnie, nie? Nasz organizm, trzeba pamiętać, że ma jedną baterię na wszystko, czyli na naszą pracę, na nasz dom, na nasze treningi i trzeba po prostu umiejętnie zarządzać tą baterią. Tego też trzeba się nauczyć, ja się tego uczę, pewnie ty też się tego uczysz. Nie jest to zawsze łatwe. Nie zawsze to przychodzi łatwo, ale faktycznie trzeba pamiętać o tym, że my mamy tylko jedną baterię, ładujemy ją tylko raz gdzieś tam podczas snu, podczas tego odpoczynku. Tak, no super, ja lubię właśnie takie obrazowe porównania jeszcze, znaczy tak, często mówimy nawet, nie, że jak jedziemy sobie na urlop, że jedziemy ładować baterię, no i właśnie o to w tym chodzi, tylko to nie może być tak, że my 2 lata jedziemy, wiesz, trenujemy, pracujemy i tak dalej, a po 2 latach jedziemy sobie na urlop na tydzień do Turcji czy tam Egiptu, wiesz, się zresetować, to tak nie działa. Jakby ludzie, którzy naprawdę intensywnie żyją, trenują, no to dobrze wiedzą, że już tak po 3-4 miesiącach jest taki moment, gdzie dobrze by było robić takie mini urlopy nawet, nie? Albo chociaż przynajmniej ten weekend, bo nie dla niektórych ludzi to przecież nawet weekend nie jest odpoczynkiem, nie? Znaczy ja sama to miałam, że skoro moja praca jest moją pasją, to gdzieś tam poszłam w tą stronę, oczywiście jest moją pasją, ale to było do tego stopnia, że ja naprawdę w sobotę i w niedzielę nie odpoczywałam, odmawiałam, wiesz, wyjść towarzyskich i tak dalej, bo ja muszę robić, bo ja miałam taki syndrom, że jeśli ja nie jestem produktywna, to wiesz, po prostu taki niepokój we mnie był, nie? Ja myślę, że też w życiu trzeba znaleźć ten balans, ten powiedzmy w cudzysłowie złoty środek, bo z jednej strony ludzie będą ci mówić, że tak jak ty powiedziałaś, trzeba zapierdalać, że trzeba robić nie wiadomo ile, ale po drugiej stronie znajdą się też takie osoby, które zagłaskają siebie, powiedzmy na śmierć, że nie mogą gdzieś tam robić więcej, bo to już powiedzmy pójdzie od razu w stronę tego zapierdolu, nie? Dlatego trzeba to naprawdę mądrze wypośrodkować, bo dla każdego praca jest ważna, bo dla większości osób to jest po prostu zarobek, tak? To jest przeżycie, ale też nie można z tym w drugą stronę przesadzić. Tak, no właśnie, dokładnie to i jakby mój przekaz jest właśnie cały czas taki, że we wszystkim musi być ten złoty środek, bo w dwie strony to działa destrukcyjnie na nasze zdrowie. Właśnie o to chodzi. Ale wiesz co, jakby właśnie ja się skupiam na tym, że ludzie robią za dużo od siebie wymagają, albo jak już jesteśmy w procesie leczenia tych jelit, co, wiesz, cokolwiek to znaczy, po prostu coś tam leczymy, naprawiamy, no to też chcą szybko, nie? No bo szybko pracują, szybko zarabiamy, szybko efekty, a to tak nie działa właśnie, nie? Ale ja żyję na pewno w takiej bańce, ty też pewnie jakby, nie? No bo jakby my jesteśmy w tej bańce, gdzie ludzie raczej dbają o swój styl życia, a sportowcy to już w ogóle właśnie to, co mówiłam, że to jest taka grupa ludzi, którzy no próbują po prostu trenować jak zawodowcy, tylko że zawodowcy oprócz trenowania mają masaże i sen, nie? A nie jeszcze resztę życia, pracę, dzieci, rodzinę. Także no w dwie strony to działa destrukcyjnie. Masz rację. Dobrze. W takim razie ja też chciałbym, żeby ten materiał przyjął taką formę, że my będziemy mówić głównie, tak jak na początku powiedziałem, o tych jelitach, o układzie pokarmowym i chcę to rozbić na 4 filary zdrowego stylu życia, czyli aktywność fizyczna, odżywianie, sen i zdrowie psychiczne. I teraz pytanie do ciebie. Jak zła dieta może wpływać właśnie na te problemy związane z naszym układem pokarmowym? No, w ogromnym stopniu, no bo przecież mówi się, że jesteś tym, co jesz, jakby i naprawdę w tych takich powiedzeniach by się wydawało, że to takie tam, wiesz, nic nieznaczące, ale jak się doszukać prawdy, ja tak sobie lubię czasami filozofować i czasami mam takie też rozkminy u siebie na social mediach, to naprawdę jest w tym ogrom prawdy, no bo Kurczę, jeśli traktujemy nasz organizm jak śmietnik, naprawdę, w sensie rzucamy w siebie, wiesz, jakieś fast foody, słodycze, albo nawet wiadomo, że nawet nie chodzi o takie skrajności, ale po prostu nie mamy czasu na jedzenie, jemy w pośpiechu, albo właśnie non-stop w biegu, wiesz, czy nie wiem, do Żabki i tak dalej. Jakby no teraz też są fajne wybory gdzieś tam w takich nawet Żabkach, ale no jak ja obserwuję, no to jednak wiesz, 90% ludzi, nie wiem, nawet biznesmenów, którzy mają pieniądze i tak dalej, to zamiast pójść sobie coś kupić dobrego, albo nawet, nie wiem, wziąć catering, to wiesz, wchodzą, kupują, nie wiem, kolę, Snickersa, nie? I to jest ich posiłek. Ale dobra, odbiegłam mocno od wątku. Jakby, jak dieta, no tak, jeśli nie dbamy o taką dietę, wiesz, nisko przetworzoną, która jest bogata w witaminy, w składniki odżywcze, minerały, tylko, wiesz, spożywamy gdzieś tam wysoką przetworzoną żywność, no to ona jest przede wszystkim prozapalna. A to wszystko się sprowadza do tego stanu zapalnego, bo tak naprawdę wszystkie problemy z jelitami, z żołądkiem, z układem pokarmowym są na tle właśnie takiego przewlekłego stanu zapalnego. I on może być, wiesz, i pod ten stan zapalny i się rozwija od różnych takich stresorów, bodźców zewnętrznych i od wewnętrznych, nie? I właśnie na przykład jedzenie jest tym bodźcem zewnętrznym, czyli zamiast odżywiać swój organizm, pogłaskać ten organizm, czyli dostarczać mu wszystko co najlepsze, to bardzo często gdzieś tam ten aspekt jest spychany na bok. A powiem ci więcej, bo nawet miałam w swojej karierze przyjemność pracować z kilkoma zawodowymi sportowcami. Jakby wiesz, ja jako też gdzieś tam dusza sportowca, taka zajarana, że wow, że to będzie inny level pracy, no to powiem ci, że ci sportowcy, ci z którymi ja miałam do czynienia, no to dramat był jak chodzi o diety, nie? Jak oni mi wysłali przed konsultacją swoje dzienniczki żywieniowe, to trochę to jest na zasadzie, wiesz, że ja dużo spalam, jakby oni przez to, że tyle się ruszają, mają ten niski BF, więc jakby oni w ogóle nie patrzą pod tym kątem, wiesz, sylwetkowym, bo ta sylwetka jest zawsze w normie, ale po prostu, wiesz, tam jest tak syf napchany, nie? Że na zasadzie, że tyle muszę zjeść kalorii, że jakby nie boję się, wiesz, tu zjeść, tu baconika, tu chipsy, tu coś tam, jakby dobijanie takich kalorii i tak naprawdę, wiesz, gdzie ja jestem zwolenniczką jednak takiego high carbu w większości sportowców, to jak oni przemycają gdzieś tam takie, wiesz, przekąski, gdzieś tam wysoko przetworzoną żywność, to jest zdecydowanie za dużo tłuszczu w takiej diecie. Mhm. Nie? Nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie. Odpowiedziałaś jak najbardziej, a teraz chciałem też... Bo to jest bardzo szerokie, wiesz, jakby... No dieta ma ogromne znaczenie jakby, nie? Dlatego zapytałem cię o to na samym początku. A jak chodzi o takie porównania, to ja zawsze mówię, żebyśmy traktowali ten swoje ciało, swój organizm jak najlepszą maszynę. Mhm. Jak, nie wiem, jak Porsche, jak Lamborghini, jakby kto co lubi. I wiesz, jak mamy, nie wiem, mamy taki samochód jak Porsche czy Lamborghini, no to nie wlewamy tam jakiejś gównianej benzyny, tylko chcemy jak najlepsze paliwo. I tak samo z naszym organizmem, nie? Tak. To teraz to, co powiedziałaś na początku w moim pierwszym pytaniu, które zadałem, że pośpiech. I tutaj znowu, z jedzeniem też masz ten pośpiech. Czyli my chcemy znowu zjeść szybko, jemy w pośpiechu zawsze syf, przeważnie to jest syf, umówmy się. I znowu widzisz, to jest połączenie tych dwóch rzeczy, nie? Tak, super, bo to jest właśnie to, że są te filary, właśnie dieta jest jednym z tych filarów, ale okej, dieta to nie tylko są produkty żywnościowe, które dostarczamy, ale również właśnie to, jak jemy, nie? Czyli to jest piękne określenie higiena jedzenia, ale to właśnie chodzi o takie uważne, spokojne spożywanie posiłków, ale to jest, słuchaj, również naprawdę taki szacunek wobec swojego ciała, wobec swojego układu pokarmowego, jelit i możemy i tak dalej, ponieważ to nawet nie musi być syf, nawet jeśli będziemy jeść awokado, wiesz, z owocami, z orzechami, najzdrowsze produkty, ale właśnie tak jak mówisz, nie mamy czasu na ten posiłek, no przecież trzeba zapierdalać, przecież trzeba do pracy, przecież... Ja pracuję na przykład z dużą ilością trenerów personalnych i okej, dobra, jakby ja mam taką pracę, że ja jestem w domu i naprawdę mogę sobie przeznaczyć ile chcę na ten posiłek. Ja rozumiem, że ktoś ma taką pracę, że wiesz, jest ciągle w biegu, albo na przykład trenerzy jeżdżą od siłowni do siłowni i tak dalej, no ale kurczę, oni pomagają przywrócić zdrowie tym innym ludziom, a przy tym zapominają o swoim jedzeniu, nie? I zaczyna się, wiesz, na przykład w samochodzie wcinanie posiłku, czy tam na kolanach, albo nawet i ludzie w pracy. Na przykład często też słyszę, że gdzieś tam w biurze na przykład nie mają porządnej przerwy na lunch i muszą gdzieś tam pod biurkiem, wiesz, przemycać to jedzenie. A to dodatkowy stres znowu. No tak, kurczę, a nasz układ pokarmowy pracuje dobrze wtedy, kiedy my jesteśmy wyluzowani, nie ma stresu, ponieważ układ pokarmowy wtedy pracuje dobrze, kiedy część przywspółczulna układu nerwowego się odpala, czyli odpowiedzialna za wyciszenie, czyli akcja serca się wycisza, gdzieś tam oddech się wycisza, wszystko, wiesz, spowalnia, ale wtedy właśnie układ pokarmowy zaczyna pracować, czyli zaczynają się wydzielać soki żołądkowe, ślina, bo już układ pokarmowy to jest i jama ustna, i żołądek, i jelita. No właśnie, czyli jeśli my się spieszymy, stresujemy się, albo nawet mówię, nawet jeśli w czasie jedzenia na przykład będziemy przeprowadzać jakąś mega stresującą rozmowę, nie wiem, będziemy się kłócić z kimś i tak dalej, to są najgorsze warunki na spożywanie posiłku, bo wtedy nasz układ pokarmowy jest w stanie, nasz organizm jest w stanie walki i ucieczki, nie? Tak zwanej, jakby, bo nasz organizm jest cały czas, wiesz, w tych czasach pradawnych, gdzie po prostu jak działa adrenalina, to jest, wiesz, tam pogoń za, nie wiem, dzikim zwierzem i w takiej sytuacji układ pokarmowy się zaciska. I to nie są dobre warunki na trawienie i na to, żeby w ogóle układ pokarmowy pracował dobrze, nie? Czy jeszcze z kwestii żywienia chcesz tutaj coś dodać, co może mieć wpływ na te problemy? Wiesz co, właśnie też mi jeden wątek teraz przyszedł na myśl, jak mówiłeś o tym, że na przykład jemy syf, ale właśnie chciałam jeszcze tutaj podkreślić to, że nasz organizm może być również... od złej strony. Że nasz organizm może być niedożywiony, ale nie tylko w takim przypadku, jak my się głodzimy, czy jesteśmy na redukcjach, ale również nawet jeśli jemy bardzo dużo kalorii, wręcz przesyt tych kalorii, ale jest to tylko na przykład syf, na przykład, nie wiem, jakieś McDonaldy, kebaby i tak dalej jakby, bo wtedy może być niedożywiony organizm pod kątem właśnie składników odżywczych, witamin, minerałów, a to się wszystko sprowadza też do tego, no w ogóle, słuchaj, do funkcjonowania całego układu pokarmowego, czyli całej tej maszyny. Bo ja zawsze i wszędzie to podkreślam i na każdej konsultacji, że nie patrzymy tylko sobie na, nie wiem, że jak ktoś się do mnie zgłasza, to tylko się skupiamy na jelitach, tylko na całym organizmie, nie? Czyli układ pokarmowy działa w ogóle w synergii z innymi układami, szczególnie z układem nerwowym i odpornościowym. Jak najbardziej. No bo w ogóle połączenie układu nerwowego i pokarmowego to widziałam, że chcesz obgadać, to może nie będę teraz się rozwodzić, ale słuchaj, nasza odporność i wysłuchajcie, słuchacze wszyscy, przepraszam, ja tak mówię, czasami słuchaj, ale mam taką, tak często rozmawiam z moimi podopiecznymi i zauważyłam, że to jest w ogóle, wiesz, samo mi to przychodzi, że cała nasza odporność jest w układzie pokarmowym. Często się mówi, że odporność jest w jelitach, owszem, bo komórki odpornościowe w 90% są w naszych jelitach, więc kurczę, jaka skala, ale również nie mogę wspomnieć o moim ukochanym żołądku, gdyż od żołądka się też wszystko zaczyna i to jest w ogóle taka baza odporności jakby, nie? Że jeśli mamy niesprawny żołądek, to nie ma mowy, żeby nasza odporność była na dobrym poziomie, gdyż żołądek to jest taka forteca ochronna przed nalotem wszystkich patogenów, pasożytów, bakterii, no a to się wszystko, wiesz, jak na przykład bakterie wędrują nam do góry, to mówimy o SIBO, o IMO. Jeśli pasożyty, jeśli żołądek nie jest sprawny, rozwijają nam się jakieś zakażenia pasożytnicze, jakieś helikobaktery, nie? Jakby... I ja właśnie z tym pracuję, no bo w tym ciągłym gonitwie, w tej pośpiechu ludzie, młodzi ludzie, naprawdę coraz młodsi ludzie mają rozwalone żołądki, jelita. Naprawdę 20-paroletni ludzie, jak ja ich wysyłam na gastroskopię, to słuchaj, wychodzą nadżerki i wrzody żołądka. No to jest straszne, nie? Jakby wiesz, to się, nie wiem, ja kiedyś miałam takie poczucie, że to dotyczy starszych osób, no ale właśnie o to chodzi, jak ten stres potrafi właśnie wpływać na to wszystko, nie? Powiedziałaś o synergii, to ja tutaj nie mogę nie powiedzieć o właśnie filarach zdrowego stylu życia i o tej całej synergii. To tak bardziej powiem od mojej strony, jak to wygląda, że faktycznie kiedy my zaczynamy dbać o siebie, to warto jest zadbać o siebie pod kątem tych 4 filarów, tak? Czyli aktywności, odżywiania, snu i tego zdrowia psychicznego. Bo to nie jest tylko tak, że skupiamy się na jednym, a wybieramy sobie, nie? Bo znowu nie. Fajna metafora, mamy stół, stół stoi na 4 nogach, tak? Jeżeli my tylko zadbamy o jedną, tą jego nogę, no to on nie będzie stał, umówmy się. Nawet jeżeli zadbamy o 3, to on może stać nierówno. To ale już będzie lepiej niż jedno. Już będzie lepiej niż jedno, to wiadomo. To wiadomo. Dobrze, powiedziałaś troszeczkę o tym stresie i o osi jelita mózgu, o którym też chciałem z tobą porozmawiać, to jak już weszliśmy w ten temat, to go kontynuujmy, dobrze? Tak, no bo właśnie to jest tak, że te wątki się wszystkie przenikają, no bo nie da się oddzielić jednego od drugiego, nie? Właśnie, no tak, właśnie układ nerwowy jest stricte połączony z pracą naszego układu pokarmowego. Jest takie zagadnienie, ty mi właśnie wysłałeś, oś jelitowo-mózgowa, ale spróbuję to właśnie jakoś tak najprościej jakby wytłumaczyć, na jakiej zasadzie to działa. No, w ogóle nasze jelita są pokryte gęstą siecią komórek nerwowych i naprawdę jakby jest literatura na to, że po prostu mamy do czynienia z jelitowym układem nerwowym, który działa sobie niezależnie od naszego centralnego układu nerwowego. Jest on zwany enterycznym układem nerwowym. No i co? I nasz mózg z jelitami się właśnie komunikuje za pomocą nerwu błędnego. Nerw błędny to jest właśnie najdłuższy nerw w ogóle w naszym układzie nerwowym i on właśnie wszystkie swoje włókna przywspółczulne tak się rozgałęziają i doprowadza do wszystkich zakamarków tego przewodu pokarmowego. Dlatego tak, i tą komunikację nazywamy właśnie tą osią jelitowo-mózgową, czyli sygnał w ogóle płynie w 2 strony, z jelit do mózgu i z mózgu do jelit. No właśnie nie bez powodu w ogóle się mówi, że zaburzenia psychiczne zaczynają się już od jelit, na przykład, że depresja ma swoje podłoże w jelitach. Oczywiście można gdzieś tam, wiesz, to jest bardzo jakby rozległy temat i tak dalej, ale może ja bym chciała bardziej się skupić na tym, co najważniejsze, że jeśli mamy jakieś problemy jelitowe w ogóle z układem pokarmowym, no to na pewno nie pozostanie to bez skutku dla pracy naszego układu nerwowego. No i w drugą stronę, jeśli mamy jakieś problemy właśnie psychiczne, ale to nie muszą być, wiesz, że już ktoś ma jakieś zaburzenia czy choroby nawet psychiczne, ale po prostu jeśli właśnie non-stop pędzimy, zapieprzamy, nie odpoczywamy, no to ten układ nerwowy jest po prostu non-stop dopamina, jest na najwyższych obrotach i z pewnością gwarantuję, że prędzej czy później to się odbije na funkcjonowaniu naszych jelit i w ogóle układu pokarmowego, nie? Ciało i mózg to nie są 2 osobne jednostki. No nie, no kurde. Dlatego nie zapominajmy o tym, to co przed chwilą powiedziałaś, naprawdę myślę, że słuchacze powinni dziś sobie zanotować, że to wszystko faktycznie działa w tej synergii, że wszystko oddziałuje na drugie. No tak i w ogóle wiesz, w jelitach są syntetyzowane neuroprzekaźniki, neurotransmitery odpowiedzialne za to w ogóle jak my funkcjonujemy, czyli serotonina, tak zwany hormon szczęścia, on ma dużo szersze gdzieś tam swoje funkcje, ale to jest taki najbardziej znany, nie? Hormon szczęścia, bo nawet przecież leki przeciwdepresyjne są na zasadzie właśnie wychwytu zwrotnego tej serotoniny, czyli jakby mają nam ten nastrój podbić do góry. I inne neuroprzekaźniki, takie jak dopamina, acetylocholina, również histamina. Histamina też jest jakby ważnym takim neuroprzekaźnikiem, bo jest w ogóle, można mieć nietolerancję tak zwaną histaminy, ale to jest raczej związane właśnie, znaczy inaczej, to jest skutek właśnie różnych zaburzeń już w jelitach, czyli jakby mamy problem albo z tym, że ta histamina się kumuluje w organizmie, a to jest w ogóle mediator reakcji zapalnych i również alergicznych, więc jakby to jest podłoże też do tego, do jakichś alergii i do stanów zapalnych, no a stany zapalne, no to znowu problemy jelitowe, ale również kurczę, się zaplątałam w tym, co chciałam teraz powiedzieć. Dobra, to może po prostu już teraz się zaplątałam, ale chodziło mi o to, że właśnie nasze neurotransmitery są wytwarzane w jelitach i w ogóle, co ciekawe, w tym uczestniczą nasze bakterie i w ogóle wszystkie drobnoustroje jelitowe, bo jak mówimy o osi jelita-mózg, to warto to rozszerzyć o oś mikrobiota jelito-mózg, jakby, bo jelita są kompatybilne, że tak nazwę, z tym mikrobiomem. No, nasza mikrobiota jelitowa waży około od 1 do 2 kg, więc jakby to, jeśli ktoś ćwiczy i wie, ile waży ciężarek 2 kg, no to kurde, to jest ogrom, nie? I te bakterie jelitowe są po prostu odpowiedzialne naprawdę za szereg różnych funkcji, bo nasza mikrobiota to jest i funkcja metaboliczna, i funkcja odpornościowa, i funkcja ochronna. Także w ogóle stres działa destrukcyjnie na mikrobiotę. To w ogóle powinno wybrzmieć. A jak są zaburzenia na poziomie mikrobioty, no to to jest już dalsze podłoże właśnie na przykład do rozwoju SIBO, nie? Jakby ja to w ogóle mówię, że SIBO to jest zaburzenie właśnie ludzi, którzy żyją zgodnie z kulturą zapierdolu i to w ogóle chyba Marek Fischer mi kiedyś o tym powiedział, bo on mówi właśnie, że jak ktoś ma SIBO, to właśnie tak, często jacyś triatloniści, ludzie, którzy wiesz, jakby zapierdalają, a nie wiedzą, co to regeneracja, nie? Jasne. O tym, co można zrobić w kontekście tych 4 filarów, powiemy sobie później. O tym, jak właśnie zadbać o to nasze ciało, żeby ono dobrze funkcjonowało i żeby nie było tych problemów. To teraz jeszcze przejdźmy do 2 kolejnych filarów. Aktywność fizyczna. I czy tutaj pytanie jest do ciebie, czy brak tej aktywności fizycznej, bo troszeczkę o nadmiarze aktywności sobie powiedzieliśmy, ale to też będę chciał, żebyś poruszyła. Czy brak ruchu i czy zbyt nadmierna aktywność fizyczna może gdzieś do tych problemów układu pokarmowego prowadzić? No jasne, właśnie i to się sprowadza do tego, że w sumie czego byśmy tutaj się nie zaczepili, to naprawdę zaniedbanie każdego z tych filarów prowadzi do w ogóle... Nasze zdrowie zaczyna się psuć po prostu i akurat właśnie... Aktywność fizyczna ma bardzo duży związek z tym i właśnie ja bym to nawet sobie zrobiłam taką notatkę, żeby o tym nie zapomnieć, bo to jest bardzo ważne, że zarówno za mało tej aktywności, czyli aktywność zerowa, jakby wiesz, jakby ja zauważam, że byłam w ogóle wiele razy w Stanach, w USA, bo mam tam rodzinę, mam brata i jakby dla mnie to zawsze było niepojęte, że ci ludzie wszędzie jeżdżą samochodem, jakby Kuba, oni wiesz, jakby zajeżdżają po kawę samochodem, do wypożyczalni kaset samochodem, że wszystko jest drive-thru, to jest po prostu wożenie dupy na każdym kroku, nie? Jakby mam wrażenie, że jest jedynie przejście do domu i z powrotem, ale słuchaj, ja zauważam, że u nas jest też taka tendencja, że jakby wiesz, teraz nawet ludzie do Żabki potrafią pojechać samochodem. I właśnie to jest to, że mamy albo zero tej aktywności typu w ogóle, albo w drugą stronę, czyli po prostu tej aktywności jest za dużo, w sensie jakby każda aktywność jest super, jakby w ogóle ja jestem zwolenniczką, żeby jak najwięcej się ruszać, żeby jak możemy chodzić gdzieś na piechotę, żeby to robić, ale jednak jeśli ja się spotykam właśnie z takimi skrajnościami, że albo tej aktywności w ogóle nie ma, albo tej aktywności jest tak dużo, że po prostu ludzie, wiesz, trenują nocami, dzięki temu nie dosypiają i tak dalej i po prostu to się bardzo odbija na zdrowiu naszych jelit, bo też nie wiem, czy słyszałeś o takim terminie jak przepuszczalność jelitowa. No właśnie i chciałabym do tego jakoś tak zagarnąć zgrabnie, tylko w ogóle może zacznę tak, że podczas aktywności fizycznej to jest naturalny proces, że te połączenia, które tworzą właśnie barierę jelitowe, jelitową, dochodzi do lekkiego rozszczelniania. Tylko właśnie cały cwancyk jest taki, że jeśli mamy zdrowy organizm, zdrowe jelita, to wszystko później po treningu gdzieś tam wraca do normy. A jeśli już mamy na przykład bardzo dużo stresu w życiu, już mamy jakieś zaburzenia, to właśnie ten nadmierny wysiłek fizyczny gdzieś tam bardzo często właśnie mając ogromne stany w organizmie, trenujemy bardzo ciężko i to jest jakby dolewanie oliwy do ognia, nie? To jest jakby kolejny stresor, kolejny bodziec, który nam rozwala po prostu te jelita gdzieś tam, nie? I doprowadza do tego, że nie pracuje to wszystko tak, jak powinno. Mhm. Czyli znowu wracamy do tego, że trzeba znaleźć ten złoty balans. Tak jest. Że żadne skrajności w życiu nie są dobre i faktycznie musimy gdzieś to wszystko wypośrodkować. Dobrze, to jeszcze jeden filar, który chcę tutaj poruszyć, czyli sen. Czy sen słabej jakości, albo zbyt krótki sen, albo połączenie jednego i drugiego. W większości przypadków jest to właśnie połączenie jednego i drugiego. Jak to wpływa na problemy? No i ja powiem Ci, że ja zawsze zaczynam od tego, że ten sen jest totalnie najważniejszy, nie? Jak zawsze tworzę jakieś treści o zdrowiu jelit, o zdrowiu żołądka, to zawsze ten sen stawiam na pierwszym miejscu nie bez powodu, bo właśnie no, bez snu nie ma niczego. Jakby naprawdę wszystkie nasze suplementy, leki, nawet i zdrowa dieta i wszystko możemy sobie wsadzić gdzieś, jeśli naprawdę nie śpimy. Nie? Takie historie typu spanie po 4 godziny to naprawdę jest masakra, nie? Naprawdę sen to jest przede wszystkim regeneracja. I regeneracja jelit, i regeneracja organizmu. Więc jak już naprawdę żyjemy na wysokich obrotach, no to musimy się wysypiać. No bo im bardziej mamy intensywny tryb życia, no to tym też więcej potrzebujemy tej regeneracji, nie? Na przykład właśnie osoby, które naprawdę żyją intensywnie, no znowu się odniosę na przykład do tych sportowców, bo chodzi o to, że ten organizm jest tak skrajnie wykończony, na przykład tym, nie wiem, 2, 3 jednostkami, powiedzmy, treningowymi, że naprawdę tacy ludzie potrafią po 9-10 godzin spać, nie? Także to nawet pokazuje, jak nasz organizm sam prosi się o tą regenerację. No jak chodzi o sen, to tak, po pierwsze, musimy spać odpowiednio długo, czyli no takie widełki 7-9 godzin to by było idealnie. Każdy, myślę sobie, powinien dostosować, ile powinien spać, ale raczej ja zawsze tak zalecam, że te 7,5 godzin to jest takie minimum. Ja na przykład tak mam, że jak śpię 8 godzin, to jest idealnie. Jak śpię już ciut dłużej, to już jestem zamulona, a jak śpię na przykład 7 godzin, to jest masakra. I tutaj muszę oficjalnie też przeprosić Kubę, że się spóźniłam na podcast, ale ja nie jestem typem, że szef bez butów chodzi i naprawdę potrzebowałam te pół godzinki dłużej pospać i dzięki temu będę lepiej się czuła i mniej może mi się będzie język plątał niż zazwyczaj, więc jakby ja mam czasami takie zdanie, że na przykład, jak byłam studentką i też miałam, wiadomo, znajomych studentów, to często słyszałam historię, wiesz, przed egzaminem, przed sesją, że o Boże, ja dzisiaj zarwałam całą nockę, żeby się nauczyć, nie, spałam tam 1,5 godziny. Ja miałam takie zawsze wielkie oczy, bo powiem Ci, no ja nie należałam do jakichś kujonów, ale jeśli już naprawdę nie miałam czasu się nauczyć, to ja zawsze sobie myślałam, dobra, Zuza, jak pośpisz 8 godzin, to będziesz miała czysty umysł i zawsze coś wymyślisz. Wtedy wiesz, odpala się nawet, po prostu sobie poradzimy z trudnymi wyzwaniami, nie? Nawet coś, nie wiem, napiszemy coś tam, wiesz o co mi chodzi, nie? Jasne. Że jak jesteśmy zmęczeni, to po prostu ten mózg jest zamulony i nawet jak wykujemy, to co z tego, jak nasza pamięć i w ogóle nasze, wiesz, funkcje poznawcze gdzieś tam leżą, nie? Także długość snu, a drugie jakość snu, bo to jest właśnie to. I co do tej jakości snu, no powiedziałabym tak, w ogóle usłyszałam kiedyś coś takiego fajnego też na jakimś podcaście i zapożyczyłam to sobie, czyli 3 razy C, żeby był sen jakby tej wysokiej jakości, czyli musi być ciemno, cicho i chłodno. I o te warunki musimy gdzieś tam zadbać. Właśnie fajnie sobie przed snem wywietrzyć ten pokój, szczególnie jak teraz na przykład mamy takie upały, no czy to w ogóle pewnie trzeba z otwartym oknem spać, ale chodzi mi o to, żeby też właśnie nie nagrzewać tego domu gdzieś, no wiesz, że piekarnik jest, bo w takich warunkach nie będziemy się dobrze regenerować. Po drugie, musi być ciemno. I na przykład polecam w ogóle zainwestować, jeśli ktoś ma gdzieś tam słabe, płytki sen, naprawdę, żeby maksymalnie wyciemnić ten pokój, wiesz, jakieś rolety takie całkowicie zakrywające światło, czarne i naprawdę to robi robotę, bo ja sama mam tak, że jak jest jasno w pokoju, to nie śpię dobrze. Czyli tak, chłodno, ciemno i cicho, tak, czyli no im ciszej w pokoju, im ciszej jest w tych warunkach, w których śpimy, tym jest lepiej. No i ci, co, nie wiem, mieszkają w jakichś, wielkich blokowiskach i już od samego rana mają jakieś koszenie trawy, remonty. Czytaj ja. już odliczam do przeprowadzki, bo naprawdę ja gdzieś tam teraz w tym momencie mam dosyć płytki sen ze względu na swoje gdzieś tam zdrowotne przeboje i naprawdę jeśli mnie o 7 rano budzi kosiarka, to ja już nie mogę spać i to nawet to pokazuje, że wiesz, jakie to ma znaczenie. Nie? Mhm. I co możemy zrobić w tym kierunku? Na pewno w ogóle przed samym snem w idealnym warunkach byłoby jak najbardziej odizolowanie się od wszystkich bodźców, bym to tak nazwała, przede wszystkim od światła niebieskiego, czyli najlepiej, wiesz, nie oglądać telewizji, Netflixów, seriali, jakby fajnie, że teraz w ogóle laptopy mają i komórki. Przepraszam cię, muszę łyczka. Dobrze, spokojnie. Ja w ogóle też pozwolę ci przerwę. Ja też słuchaczom tutaj dopowiem, że my już przeszliśmy sobie do tego, co można zrobić w kontekście snu. Aha. Ale ja się bardzo cieszę. To mam nie mówić? Możesz jak najbardziej mówić. Fajnie połączyliśmy te wątki, bo skończyliśmy na śnie. Nie, no bo wiesz, bo jak mówię o śnie, no to już co dać jakieś narzędzie. Dobrze, jak najbardziej. I ja się tutaj bardzo cieszę, że sama do tego przeszłaś, dlatego oddaję ci mikrofon i kontynuujemy to. Czyli zalecenia związane ze snem, co można zrobić, żeby o te jelita zadbać. Tak, no wiesz co, w ogóle naprawdę mamy teraz bardzo dużo rozwiązań różnych, wiesz, jak to powiedzieć, no wiesz, typu okulary blokujące niebieskie światło, jakieś aplikacje i tak dalej. Oczywiście to jest super i można w wielu gdzieś tam podcastach, na przykład tych różnych biohackerów o tym usłyszeć, ale ja zawsze mówię, żeby zacząć od tych podstaw, jakby zawsze zaczynamy od, zanim kupimy coś tam, jakiś gadżet za 2000 zł, ludzie, zacznijmy od podstaw, kupcie sobie w Ikei rolety całkowicie zaciemniające światło, w ogóle fajnie zadbać sobie w tym pokoju, w którym śpimy, albo na przykład w salonie, jeśli na przykład sobie, wiesz, chillujemy przyd snem, żeby było jakieś czerwone światło, na przykład teraz są w ogóle takie lampy czerwone, to naprawdę robi robotę i ja się podpisuję, bo też sobie zainwestowałam. No i co, nie naświetlamy się tym światłem niebieskim, a i tutaj właśnie te wspomniane okulary, właśnie, jak one się nazywają? To wiesz, o co mi chodzi, nie? Okulary, które mają jakby czerwone... Blokujące światło. Tak, one blokują światło, mają właśnie czerwone szybki i to jest też w ogóle super. Ja podobno właśnie też się zamierzam to kupić, ale już przynajmniej, żebyśmy zainstalowali w telefonie, w komputerze tą aplikację taką blokującą światło niebieskie, nie? Już przynajmniej te 2 godziny przed snem. Ja też zawsze mówię, żeby się odizolować od wszystkich stresorów przed snem, czyli no, od social mediów, ja, no, mogę tak się do siebie odnosić, bo jakby mi się wydaje, że ja lubię też świecić przykładem, bo ja sama pracuję na Instagramie, jakby wiesz, siłą rzeczy cały dzień gdzieś tam korzystam z tego Instagrama, ale naprawdę z ręką na sercu od jakiegoś czasu wprowadziłam coś takiego, że już 2 godziny przed snem mam taki tryb wyciszający gdzieś tam w moim telefonie, gdzie nie dostaję żadnych powiadomień z social mediów, bo oczywiście wiesz, ludzie w środku nocy nawet mogą ci pisać e-maile i tak dalej i tego nie przeskoczymy, ale naprawdę możemy sobie wyciszyć i po prostu gdzieś tam włączyć ten tryb, że on się odpala rano, na przykład, nie wiem, o 7:00 o 8:00, w zależności, kiedy tam chcemy wchodzić na te swoje obroty, gdzieś tam, wiesz, wysokie obroty i wtedy wszystko przychodzi, nie? Naprawdę, świat nie umrze, ludzie nie umrą, jeśli my nie odpiszemy zamiast o północy, to na przykład następnego dnia o 8:00 rano, nie? Ja teraz tak sobie połączyłem parę wątków, o których tutaj już powiedzieliśmy, bo tutaj przeprosiłaś mnie za to, że się spóźniłaś i tak dalej. Ja jak najbardziej to wybaczam. Bo nie lubię strasznie tego, wiesz, ale to ja już mam to w genach. Dobrze. Ale zmierzam do czego, że ty faktycznie zadbałaś gdzieś o siebie, postawiłaś na siebie. Tak samo teraz z tym telefonem. Też postawiłaś na siebie, zadbałaś o siebie, tak? I też myślę, ludzie o tym zapominają, żeby przede wszystkim zadbać o siebie, żeby mieć tę baterię naładowaną, a dopiero później zadbamy faktycznie o innych. Tak, ale wiesz co, jakby ja dochodziłam do tego gdzieś tam latami po kolei, zresztą no każdy z nas musi do czegoś dojść ale chyba przyznasz rację, że ludzie zaczynają jakieś wprowadzać zmiany tak naprawdę realnie w życie, kiedy no nie wiem, musi być jakiś bodziec typu posypie się zdrowie. No. Coś się mega stanie. Ja nie ukrywam, takiego, że wiesz, że musiałam w ostatnim czasie ograniczyć pracę na przykład na rzecz swojego zdrowia. No bo jeśli ja nie zadbam o swoje zdrowie, nie zrobię tej przestrzeni, żeby się regenerować, no to jakim ja jestem specjalistą na przykład, nie? I to się tyczy w ogóle każdego zawodu. No jeśli my nie zadbamy o swoje zdrowie, no to jak mamy dalej gdzieś tam pomagać czy ludziom, czy jakieś tworzyć projekty, badania i tak dalej, w zależności kto czym się zajmuje zawodowo i życiowo i prywatnie, nie? Mhm. Dobrze, to czy w kontekście jeszcze tego snu chciałabyś coś dodać, jeśli chodzi o nasze zalecenia? Wiesz co, w sumie myślę, że jeszcze warto powiedzieć o tym, że również takie bodźce, stresory, które sobie fundujemy przed snem, bardzo często się z tym spotykam, że ludzie trenują późnymi wieczorami. Tak. I to jest ciężka sprawa, nie? No bo ogólnie jeśli cały dzień na przykład no coś robimy, nie wiem, jesteśmy na uczelni, w pracy i jedyny czas na trening to jest wieczór, no to wiesz, jakby no nie mamy powiedzmy innej opcji, nie? Chyba że są też ludzie tacy, którzy potrafią z samego rana wstać i przed pracą zrobić trening, to no to super i podziwiam, ale rzeczywiście niektórzy późnymi wieczorami trenują i to nie chodzi o to, że aktywność fizyczna jest zła, bo na przykład spacer przed snem to jest w ogóle mega, to jest, dotlenimy mózg, nasze ciało odpocznie i nawet to może zadziałać na plus właśnie, żeby się tak wyciszyć przed snem, ale na przykład ciężkie jednostki siłowe, treningowe, nie? A ja sama chodzę na taką kuźnię trójbojową trenować, no to wiesz, jeśli na przykład wieczorem jeszcze leci ostra muzyka, trenujemy mocno, czyli ten układ nerwowy jest mega pobudzany, na przykład w skrajnych przypadkach robimy maksy w siadach i tak dalej, bo oczywiście to też tutaj znowu ten złoty środek, bo jeśli to jest gdzieś tam lekka, umiarkowana aktywność albo bardziej aktywność cardio, super, ale jeśli to jest właśnie takie treningi, które nam po prostu, wiesz, ten układ pokarmowy totalnie, nerwowy totalnie, pobudzają, to po prostu my później się kładziemy i to jest później taka paranoja, że się kładziesz, żeby się zregenerować i człowiek się patrzy w sufit i się zastanawia, Boże, muszę odpocząć i nie mogę spać i to jest takie napędzające się koło, bo ta frustracja wchodzi, że przecież muszę zaraz stać do pracy i nie mogę spać, nie? Ja to sama przechodziłam, nie wiem jak ty, ale... Myślę, że chyba każdy gdzieś na pewnym etapie swojego życia miał coś takiego, że mega się fiksował na tym wszystkim, a potem jak też popatrzył na to z dystansu, że nie ma się tak naprawdę czym stresować, że to jest, nie wiem, jakiś tam wycinek z tego gdzieś tam długoterminowego procesu, to gdzieś tam... Ale wiesz co, ale jeszcze w drugą stronę to również działa, bo ja teraz sprowadziłam to do tego, że ciężkie treningi przed snem za bardzo nas rozbudzają i nie możemy zasnąć, ale znam również osoby, które przez wiele, wiele lat nie były w ogóle aktywne fizycznie i na przykład, wiesz, w czasie dorosłości, wiesz, na przykład złapały zajawkę, czy to na, nie wiem, czy na bieganie, czy na siłownię, jakąkolwiek aktywność, to wręcz na przykład kiedyś miały problem z bezsennością, albo ten sen był płytki, a po wprowadzeniu aktywności fizycznej po prostu ich organizm jest zmęczony, znużony i po prostu później się kładą do tej poduszki i jak babyk zasypiają, bo po prostu... Nie? Tak. O to chodzi, że jakby też się z tym spotykam i dlatego tutaj znowu ten złoty środek, nie? Tak. Ja jeszcze tak od siebie w kontekście tego snu, to co ja od czegoś tam zaczynam, jeśli chodzi o podopiecznych czy osoby, którym właśnie mówię, co można zrobić w kontekście snu, żeby ogólnie zadbać o zdrowie, to regularne pory snu. Czyli wyznaczyć sobie gdzieś tam okienka, w których my faktycznie idziemy spać, tego trzymać, bo naprawdę robi to robotę. Nam też następnego dnia łatwiej się wstaje, a też łatwiej się zasypia wieczorem. Tak, tak, super, że do tego nawiązałeś, bo to się sprowadza do tego, żebyśmy trzymali ten swój rytm dobowy. Nasz organizm żyje zgodnie z pewnym rytmem, właśnie z zegarem biologicznym i to na przykład można zauważyć, jak wyjeżdżamy gdzieś za granicę, gdzie jest zmiana czasu i nagle organizm szaleje po prostu, nie? Jakby no pierwsze to, że nie możemy spać, bo na przykład u nas jest noc, a tam jest dzień i odwrotnie, ale ja również pracując z pacjentami spotykam się z tym, że ktoś gdzieś tam właśnie wylatuje, gdzieś tam daleko, gdzie jest zmiana czasowa i słuchaj, zaczynają się problemy z układem pokarmowym, bo to można, wiesz, na różnych płaszczyznach gdzieś tam rozpatrywać, ale no to też jest stresor również, jakby nasz układ pokarmowy nie wie, co się dzieje, powiedzmy jest, nie wiem, sen jest zaburzony, gdzieś tam zaczynamy o innych porach jeść i tak dalej i również to już może być podłoże do tego, nie? I co jeszcze do tego rytmu dobowego chciałam powiedzieć, że tak, właśnie tutaj znowu takie moje ulubione powiedzenie, że nasz organizm i w tym układ pokarmowy i w tym jelita i w tym żołądek, bo też tak nie lubię mówić, że tylko jelita jakby Bo to nie jest tak, że jelita robią całą robotę, nie? Bo zanim jelita to i żołądek i gdzieś tam cały organizm, to... Znowu skupiam wątek. Tak, dobra, już wiem, że jakby nasz cały organizm lubi czuć się spokojnie, czyli lubi taką rutynę, czyli stałe pory składania się spać i wstawania i również stałe pory jedzenia. Mhm. W sumie to właśnie w nawiązaniu do jedzenia to jest też bardzo ważne, bo jedna sprawa to jest tyle, co jemy, ile kalorii i tak dalej. Jeszcze mówiliśmy to, żeby jeść spokojnie, bez pośpiechu i bez stresu, ale również wiesz, na przykład mamy 2000 kalorii, powiedzmy, nie? I czy my zjemy to na 5 posiłków, czy na 2, czy na 3, to jest jedna sprawa. Ja gdzieś tam zalecam takie optymalne 3-4 posiłki. Myślę, że nie ma co więcej, chyba że naprawdę są osoby, które spożywają, wiesz, 4000 kalorii i więcej, to wtedy warto mniej tych posiłków częściej, ale powiedzmy taka norma dla większości osób 3-4 posiłki, żeby to sobie rozplanować równomiernie w ciągu dnia i żeby zachowywać te przerwy między posiłkami. To jest mega turbo ważne, żeby ten układ pokarmowy miał czas odpoczywać. Czyli no ja zawsze zalecam najlepiej takie co 4 godziny albo przynajmniej te 3,5, nie? Mhm. Czyli powiedzmy 4 posiłki co 4 godziny rozplanowane. Oczywiście wiadomo, życie jest życiem i to nie chodzi o to, żeby z zegarkiem w ręku spożywać posiłek, że na przykład ja mam teraz posiłek, więc kończymy podcast, bo muszę zjeść posiłek. Nie, to nie o to chodzi. Wiesz, to, że tam godzinkę, dwie się przesunie, nic się nie dzieje, bo właśnie to jest kolejny stresor, który na siebie nakładamy. Tylko chodzi o to, żeby gdzieś tam ta cała baza była, że mamy jakieś pory swoich posiłków. Na przykład, jeśli mamy mało czasu w ciągu dnia, to lepiej nawet mieć te 3 posiłki, ale spokojnie mieć czas, żeby je zjeść. No i właśnie... Jeśli wydłużymy te przerwy między posiłkami, to naprawdę nasz układ pokarmowy, nasze jelita nam podziękują, gdyż jak spożywamy posiłki, to znowu układ pokarmowy wchodzi na wysokie obroty, zaczyna się trawienie i to jest naprawdę gdzieś tam to jest duży proces wymagający dużo energii, ale ważne jest to, żeby przynajmniej później te 3-4 godziny były odpoczynku, żeby układ pokarmowy odpoczywał, żeby te jelita się oczyszczały, bo w momencie, kiedy na przykład... Też słyszę na konsultacji, że ktoś je 3 posiłki, później patrzę w dzienniczek żywieniowy i tak, no dobra, jest śniadanie, obiad, kolacja, ale tak, między śniadaniem jest dobra, kawa plus ciasteczko, później na przykład jakaś tam garść owoców, później po obiedzie znowu jest jakieś tam ciasto w pracy z czymś tam, nie? Chodzi o to, że ludzie tego nie traktują jako jedzenie, a wszystko, co jemy między posiłkami, to są przekąski. Nasz układ pokarmowy po prostu dostaje jedzenie, no nie wiem, kawa z mlekiem i tak dalej też jest również traktowana jak posiłek i ten układ pokarmowy zaczyna się odpalać i jeśli on pracuje przez cały czas na wysokich obrotach, to już to jest gdzieś tam, prowadzi do tego, że te jelita non-stop trawią, nadmiernie wręcz i gdzieś tam dochodzi do nadmiernej fermentacji i to też jest prosta droga, na przykład do rozwoju SIBO. Mhm. Przeszliśmy już do takich zaleceń związanych z dietą i poruszyłaś tutaj tematy związane właśnie z tymi przerwami między posiłkami, a ja chciałbym cię zapytać... Okej, czyli mówisz, że dobra, że za bardzo się wyprzedzam. Nie, dobrze, jak najbardziej mi to odpowiada, także spokojnie, bo myślę, że na temat aktywności fizycznej już chyba wszystko powiedzieliśmy. Czyli, chyba tak, czyli znaczy, kurczę, czy ty masz jeszcze coś, ci tak przychodzi do głowy jakby... Bo mi się wydaje, że... Myślę, że to jest najważniejsza rzecz, czyli żeby nie było tej aktywności zero, ani też nie było w nadmiernych ilościach. Tak, wiesz co, no dobra, ja bym jeszcze dodała jedną rzecz, że tak, że jeśli ktoś już jest chory, w sensie na przykład, no bo do mnie trafiają już ludzie schorowani, powiedzmy, już naprawdę mają poważne problemy jelitowe, gdzie po prostu proszą o pomoc, wiesz, wołają o pomoc, no to wtedy też musimy brać pod uwagę, że wtedy twój organizm nie jest zdrowy. Powiedzmy, jeśli jest ogromny stan zapalny, nie wiem, w jelitach, w żołądku, to wtedy też nie wymagajmy od siebie za dużo. Wtedy ja zawsze zalecam zluzowanie z treningami. Moi podopieczni się zawsze śmieją z tego, co to znaczy zluzowanie, no bo każdy sobie na swój sposób to zrozumie, ale ja zawsze mówię, że słuchaj, to nie chodzi o to, że masz teraz w ogóle nie trenować, bo wiem, że są tacy dietetycy, co na przykład mówią, że jak masz jakieś problemy zdrowotne, to w ogóle... koniec trenowania, nie? Że organizm musi teraz wypoczywać. I oczywiście, ale to nie chodzi o to, żeby wyzerować aktywność, tylko po prostu zmniejszyć intensywność, zmniejszyć długość może jednostek treningowych, nie? No w przypadku zaburzeń gdzieś tam jelitowych to powiem Ci, że chyba taką najgorszą, może to jest złe słowo, ale taką najbardziej stresogenną aktywnością fizyczną jest z pewnością bieganie, gdyż to bieganie to jest po prostu mechaniczne, no jak biegamy, to po prostu mechanicznie ten układ pokarmowy nam lata i naprawdę no nawet się mówi o tym, że maratończycy już jakby sportowcy, którzy dużo biegają, to nawet się mówi o tym, że gdzieś tam zespół nieszczelnego jelita i tak dalej, no bo rzeczywiście w czasie takiej intensywnej wytrzymałościówki, gdzie jeszcze my podskakujemy i to nam wszystko lata, dochodzi do mikrokrwawień nawet z układu pokarmowego. Także jeśli my mamy stan zapalny w jelitach, to ja naprawdę mówię, że na ten czas kończymy z bieganiem. Na przykład jeśli mam kogoś, kto biega, na przykład się przygotowuje do zawodów i na przykład spacerki są super, okej. I gdzieś tam lekkie, średnio zaawansowane, średnio intensywne treningi też są okej, ale na pewno to nie jest czas na przygotowania do zawodów, bo uwierz mi, że mam takich ludzi, którzy na przykład zaczynamy antybiotykoterapię na coś tam, a oni mnie pytają, czy Zuza, czy ja mogę się przygotowywać do zawodów, na przykład triatlonowych, bo mój trener, wiesz, po prostu dla mnie to jest abstrakcyjne pytanie, bo jeśli chcemy się zajmować zdrowiem i naprawdę w grę wchodzą już antybiotyki, które są bardzo obciążające dla naszego organizmu i ktoś chce w tym czasie się przygotowywać do zawodów, czyli po pierwsze jednostki treningowe są bardzo ciężkie, po drugie dochodzi stres, no bo się nie oszukujmy, jeśli ktoś już się przygotowuje do zawodów, no to raczej na maksa, tak. Nie? No. Także nie, to jest czas, naprawdę, czasami warto przystopować albo nawet zrobić 2 kroki w tył, żeby później, jak my już naprawimy ten układ pokarmowy, po prostu z przytupem ruszyć, nie? I wtedy się zaczyna fajnie, bo jak jesteśmy zdrowi, to po prostu możemy wtedy zdobywać świat i o to chodzi, nie? Tak jest. Dobrze, to wróćmy w takim razie do tego odżywiania. Temat snu, temat aktywności mamy domknięty, jeśli chodzi o zalecenia i tego, co robić. Dieta. Powiedziałaś o tych przerwach między posiłkami, a ja dodatkowo Cię zapytam, co jeśli chodzi o przerwę między kolacją a śniadaniem? Bo to też jest, myślę, ważne, żeby ten organizm w trakcie nocy też faktycznie się zregenerował. Tak, super. Super, że o tym mówisz. Ja mam to nawet zapisane. To jest tak, znaczy ja na to mówię postnocny, czyli właśnie ta przerwa między ostatnim posiłkiem a pierwszym kolejnego dnia, czyli między kolacją a śniadaniem, powinna być zachowana. Naprawdę idealnie by było, gdyby to było takie 12 godzin, nie? Czyli na przykład jemy kolację o 20, to żeby to śniadanie nie było wcześniej niż o 8 rano. To by było idealnie. Ale też zawsze mówię, że jeśli to będzie nawet te 11 godzin, albo nawet, no, jeśli ktoś ma 5 posiłków dziennie, to czasami naprawdę jest trudno tak rozplanować te posiłki, żeby było te 12 godzin, no to powiedzmy sobie takie totalne minimum te 10 godzin, nie? Ale na przykład 10 godzin postu nocnego, ale też w ciągu całego dnia też są te przerwy między posiłkami, nie? A idealnie to by było naprawdę te 12 godzin i uwierz mi, że ja pracując z ludźmi, jak do mnie trafiają, to jeszcze zanim zaczniemy te działania, w ogóle wiesz, tam leczenia, suplementy, leki, to już jak ja z nimi popracuję nad zmianą tego stylu życia, zadbamy właśnie o sen, o nawodnienie, o nawodnieniu nie powiedzieliśmy, o śnie, o nawodnieniu, o dietę zadbamy, o higienę jedzenia i zachowamy ten post nocny, te przerwy między posiłkami, no to później są historie, że po prostu, wiesz, Zuza, magia się dzieje, nie? Że nawet jeszcze nie zaczęliśmy leczenia, a moje jelita pracują super. A to znowu podstawy, nie? Zobacz, wracamy do takich podstaw, a wielu ludzi po prostu o tym nie wie, nie? Jeszcze taka sprawa odnośnie kolacji, bo to też myślę ciekawa sprawa. Na ile jest warto zrobić sobie przerwę między kolacją a pójściem spać? No na pewno chodzenie spać takim na żartym to nie jest dobry pomysł, ale w drugą stronę chodzenie na głodniaka też nie jest dobrym pomysłem. Jeśli ktoś na przykład trenuje wieczorem, to naprawdę nie kładziemy się spać bez jedzenia, tylko wszystko w zależności co zjemy, tak? Ale fajnie, żeby jeśli zachowamy takie 2-3 godziny przed snem, to będzie super. Ale znowuż, jeśli na przykład trenujemy późno i no nie mamy tyle czasu po prostu gdzieś tam, nie? No bo to by z kolei nas kosztowało godzinę snu, nie? No to wtedy co? Robimy sobie jakiś szejk, jakiś koktajl, miksujemy, nie wiem, białko, banana, jakiś tam trochę tłuszczu na przykład, po prostu wtedy bardziej lekko strawne. pełnoprawny posiłek. Ale jeśli to jest taki pełnoprawny posiłek, który wymaga większego trawienia, to te 2-3 godziny, jeśli będą zachowane, to będzie super. Nie będzie nam burczyć w brzuchu, bo to też jest tak, że jak się położymy spać i nam burczy w brzuchu, to też nie zaśniemy, nie? Także i powiem Ci jeszcze jedno, że w ogóle na przykład u wielu osób sprawdza się to, wiadomo, nie chcę się tu teraz rozwodzić na temat gdzieś tam różnych diet i sposobów żywienia, bo możemy jeść, możemy jeść gdzieś tam niskowęglowodanowo, czy tam wysokowęglowodanowo, ale osoby często, które mają problemy ze snem, jak się jednak da trochę tych węgli na kolację, to rzeczywiście śpią spokojniej, nie? A szczególnie jak jesteśmy po treningu. To moim zdaniem koniecznie wtedy jest czas, żeby ładować węgle. I możemy wtedy jeść również owoce. To nie jest tak, że owoce już po jakiejś godzinie tłuczą, tylko fajnie jak po treningu nawet zjemy właśnie różne źródła węglowodanów. I te złożone, i te na przykład proste bardziej z owoców. Nie? Dobrze. Powiedziałaś troszeczkę o nawodnieniu, to przejdźmy do tego właśnie. I do pozostałych kwestii. Tak, a propos nawodnienia. I też do pozostałych kwestii, jeśli jeszcze chodzi o dietę. Co Ty byś zalecała, żeby w kontekście tego naszego układu pokarmowego, jelit, żołądka zrobić? No spokojnie sobie nalej wodę i możemy ruszać. Więc tak, właśnie moim zdaniem jeszcze to jest też główny filar, chyba go... Znaczy no to jest też, mi się wydaje, taki główny filar, bo jakby ja bym tego nie rozdzielała, czyli nawodnienia, kwestie nawodnienia. Bo to jest bardzo bagatelizowany temat. Naprawdę, jeśli ktoś, z kim rozmawiam na przykład na konsultacji i mówi, że tak, ja się nawadniam, ja piję dużo. Ja mówię, no to znaczy ile? No taki litr albo półtorej to na pewno jest, nie? I ja się łapię za głowę, bo to nie jest dużo. Jakby to takie minimum chyba dla każdego, to bym mogła powiedzieć, to są takie 2 litry dziennie płynów, nie? Ale oczywiście też to wyliczamy na masę ciała, bo inne zapotrzebowanie na płyny, głównie na wodę, będzie miała na przykład kobietka, nie wiem, 40-50 kilo, a inaczej chłop, który waży ponad 100 kilo, nie? Tak. Ale takie minimum, jakie powinniśmy pić, to jest takie 40 ml płynów na każdy kilogram masy ciała. Czyli powiedzmy, jak ja ważę 60 kilo, no to takie minimum to będzie, jak dobrze liczę, to będzie tam 2,4, czyli takie 2,5 litra, nie? No i tak, i powinniśmy naprawdę się nawadniać. Praktycznie każdy, kto do mnie trafia, no może 99%, jak ktoś do mnie trafia, to praktycznie zawsze podwajam ilość wody i zawsze jest takie, że jak to 2 razy więcej, że będę teraz biegać 2 razy więcej do łazienki. To jest zawsze pierwsze co, nie? Ale naprawdę ta woda jest nam potrzebna. Jakby nasz organizm jest w 70% albo nawet i więcej złożony z wody. I ja zawsze też tak mówię, że jeśli ktoś mi nie wierzy, że woda jest aż tak ważna, to ja zawsze mówię, że tak, każdy proces w naszym ciele, proces trawienia właśnie tutaj przede wszystkim w kontekście naszego podcastu, dzieje się przy użyciu wody, tak? Żeby jak jemy też dużo błonnika, też im więcej kalorii, im więcej błonnika, też więcej wody potrzebujemy. Ale tak, śluzówki przewodu pokarmowego również są złożone, składają się w głównej mierze z wody. Także kolejna sprawa, w ogóle... Synteza wszystkich hormonów, enzymów odbywa się przy udziale wody. Tutaj w przypadku głównie też kobiet może. Często kobiety właśnie, mówią, że mają problemy z włosami, z paznokciami, gdzieś tam szukają nie wiadomo czego w kosmetykach, ale przecież nasze paznokcie, nasze włosy, nasza skóra też się składa z wody. W ogóle jakość naszej skóry też, żeby ta skóra była napięta, sprężysta, przecież potrzebna jest woda, nie? I co jeszcze w kontekście tego nawodnienia? No tak, na przykład jeden z bardzo częstych objawów wśród pacjentów jelitowych, zaparcia, tak? I pierwsze co w kontekście zaparć, to zwiększamy ilość wody, bo bardzo często osoby, które mają zaparcia, również szukają jakichś suplementów, błonników i tak dalej, czytają na forach, co tu może pomóc, a czasami wystarczy naprawdę ten jeden krok wielki krok, czyli zwiększenie ilości wody i po prostu picie regularnie przez cały dzień tej wody. Bo to też jest bardzo ważne, żeby nie pić naraz dużych ilości wody, typu, że nie pijemy 3 godziny, a później nagle się obudzimy, że nic nie piliśmy i nagle, wiesz, całą butelkę naraz, bo nasz układ pokarmowy też nie lubi takich strzałów dużych, tylko najlepiej jak po prostu regularnie przez cały dzień popijamy małymi łyczkami tą wodę, no i nasz układ pokarmowy, nasze jelita nam za to podziękują. I tak. Również pierwsze co, po przebudzeniu powinniśmy każdy dzień bez względu, po prostu każdy totalnie dzień zaczynać od szklanki, 2 szklanek wody. Ja zawsze zalecam, żeby sobie sypnąć szczyptę elektrolitów albo szczyptę soli, żeby jeszcze lepiej się nawodnić. No bo jednak przez okres nocy nic nie pijemy, nie? To jest też mega ważne. Tak. Dobrze, to jeszcze zostając przy tej diecie, co jeszcze można dodać, żeby o ten układ pokarmowy zadbać? Czy są jakieś może produkty, grupa produktów, które warto jest faktycznie spożywać? Znaczy no tak, w kontekście diety to właśnie znowu... Albo czego unikać, to jeszcze można tutaj do tego pytania dopiąć. Ale też tak jakby dla zdrowia naszych jelit, tak? W tym kontekście. No właśnie, ale tu też ja bym się nie doszukiwała jakichś magicznych filozofii, tylko po prostu zadbać o te podstawy zdrowej diety. Obserwuję też taką tendencję, że raczej większość ludzi spożywa za mało białka. I naprawdę białko to jest budulec, białko to jest regeneracja, białko jest też potrzebne w ogóle do tworzenia enzymów, no jakby do funkcjonowania całego naszego organizmu, ale również do regeneracji, więc obserwuję tendencję, że jest za mało białka, albo na przykład tylko na jeden posiłek jest białko typu obiad, jakieś mięso, a na resztę posiłków nie ma, nie? Że śniadanie to jest na przykład owsianka z owocami i z orzechami i brakuje tam naprawdę tej porcji białka, czy tego skyru, czy odżywki białkowej, czy coś w tym stylu. Także białko po pierwsze i dbamy o dobrej jakości białko. Najlepiej jak dostarczamy białko z różnych źródeł, czyli mięsa, ryby, nabiał, jajka, również produkty wegańskie, tylko jakby ja jestem w ogóle zwolenniczką, żeby ta nasza dieta była jak najbardziej różnorodna, bo to jest też pożywka dla tej naszej właśnie ukochanej mikrobioty, o którą powinniśmy dbać, czyli im więcej dajemy różnorodności, tym większa pożywka i tym bardziej różnorodna jest ta mikrobiota i właśnie o to chodzi, nie? Żebyśmy nie spożywali w kółko tego, wiadomo, już klasyka typu ryż, kurczak, tylko żeby były różne te źródła po prostu, bo nawet jeśli będziemy przez 20 lat spożywać kurczaka z ryżem, to i możemy po pierwsze się nabawić wielu problemów, ale i nawet nietolerancji, jeśli w kółko będziemy mieć to samo. Także różnorodność i dbamy o jakość jedzenia, tak? Czyli im mniej przetworzone jest to jedzenie. Tym lepiej. I im mniejszy taki profil prozapalny, czyli właśnie czego powinniśmy unikać, czyli tej żywności takiej prozapalnej, czyli tej wysoko przetworzonej, bogatej w cukry proste, bogatej w tłuszcze trans, w konserwanty, nie? Czyli chcemy jak najmniej przetworzoną tą żywność, czyli tutaj znowu wracamy, że ma być te dobre paliwo, te takie po prostu high level, czyli dobrej jakości białko, dobrej jakości węglowodany, bo tutaj znowu wiadomo, jak to jest w internecie, różne są burze, nawet są tacy znani bracia, którzy hejtują strasznie węglowodany, a to nie chodzi o to, że węglowodany są złe, tylko jest różnica, czy my zjemy płatki Nesquik, czy zjemy na przykład upieczone ziemniaczki, bataty, czy na przykład makaron, nie? Jakiś pełnoziarnisty albo durum. Także dobrej jakości białko, dobrej jakości węgle i tłuszcze. Tłuszcze nie są złe, ale w głównej mierze powinniśmy się skupiać na tych tłuszczach zdrowych, czyli tych roślinnych. Czyli oliwa z oliwek, oliwki, awokado, orzechy, migdały, znaczy w ogóle wszystkie orzechy. Im różnorodniej, tym lepiej. Ale wiadomo, to też w zależności co tolerujemy, a co nie, no bo jednak jak ja pracuję z pacjentami, no to wiesz, to też nie jest takie hop-siup, bo to, co jest uważane za zdrowe, to niekoniecznie będzie akurat dla danego pacjenta zdrowe, nie? Bo na przykład co z tego, że strączki są super zdrowe albo cebula i czosnek też są super zdrowe, bo nawet to są, tak się mówi, takie naturalne antybiotyki, no ale kurczę, większość pacjentów jelitowych, jak zje czosnek, cebulę czy strączki, to po prostu, wiesz, no będzie tragedia, nie? Także dobre jest to, co nam służy, tak bym to podsumowała, nie? Czyli po prostu też dopasowujemy dietę do siebie. A jeśli wyleczymy jakieś zaburzenia jelitowe, no to docelowo dążymy do tego, żeby właśnie jeść wszystko i nawet żeby było miejsce na tą pizzę, czy lody, czy tam coś. Wtedy wchodzimy w taki tryb gdzieś tam 80-20, 80 zdrowa dieta, taka też, nie lubię też dzielić na zdrowe, niezdrowe albo złe, niedobre, tylko po prostu dieta odżywcza, jakościowa, bazująca na zdrowych produktach żywnościowych. Mogę też tutaj to podłączyć pod taki model diety śródziemnomorskiej, bo to nie ma z tym dyskusji, bo to jest udowodnione naukowo, że taki model diety śródziemnomorskiej jest najbardziej optymalny, czyli właśnie bazujący na oliwie z oliwek, właśnie produktach pełnoziarnistych, dobrej jakości mięso, ryby. Właśnie taka żywność jest bogata w antyoksydanty, w witaminy, w składniki odżywcze, no a tego chcemy. No bo nawet żeby nasz układ pokarmowy pracował dobrze, żeby enzymy trawienne się wydzielały, to gdzieś tam to wszystko jest po prostu jedna wielka maszyna, nie? Jakby dostarczamy jakiś cynk, magnez, witaminy B i to wszystko gdzieś tam uczestniczy na przykład w tworzeniu enzymów trawiennych czy hormonów, więc naprawdę to wszystko ma znaczenie. Moje takie małe podsumowanie w tej części podcastu to jest, żeby postawić na te podstawy. Ja już naprawdę nie wiem, ile nagrałem odcinków, w których te kwestie, o których dzisiaj powiedzieliśmy, się powtarzały, bo my koła na nowo nie wymyślimy, a te podstawy dadzą nam najwięcej tak naprawdę na każdym polu, jeśli chodzi o właśnie kwestię naszego zdrowia. Tak, no i właśnie, no i też to można tak podsumować, bo to właśnie wiesz, o samej diecie też by można kolejny podcast nagrać, ale że dieta jest pewnym narzędziem i mamy różne narzędzia, tak? I w zależności co potrzebujemy naprawić albo co podreperować, to takiego narzędzia używamy, bo to nie jest rozwiązanie, że na przykład jak mam pacjentów SIBO-owych i tak dalej, którzy wykluczają do zera węglowodany, przechodzą na jakiś keto czy karniwor i ja, broń Boże, nie hejtuję tych diet, tylko chodzi mi o to, że jakby sam fakt wykluczenia węglowodanów nie rozwiązuje problemów na przykład jelitowych, tylko to jest tylko i wyłącznie zamiatanie problemu pod dywan, tak? Bo jeśli mamy SIBO i problemem są węglowodany, które nadmiernie fermentują w jelitach, czyli fruktoza, laktoza, poliole, no to jeśli my to wyeliminujemy, to siłą rzeczy będzie lepiej. No tylko to nie o to chodzi, tak? No bo to, nie wiem, jakiś najbardziej taki przykład typu boli nas kolano, no to co? No to przestań chodzić. No jakby to nie jest rozwiązanie, nie? Tylko to jest, wiesz, o co chodzi. Także po prostu też dostosowujemy te żywienie do możliwości danego organizmu, bo też zawsze podkreślam, że każdy organizm jest totalnie indywidualny i nawet jak ja pracuję z pacjentami, to nigdy nie ma tak jakby mam dwóch, powiedzmy, pacjentów z tymi samymi problemami zdrowotnymi, ale nigdy plan działania nie jest taki sam, bo na przykład ten pacjent może źle tolerować banany, a ten dobrze, a jakby wiesz, i tak bym mogła wymieniać, jakby Jasne. Zawsze dostosowujemy. Tak jest. I jeszcze jeden filar, który mamy do poruszenia, to jest stres i zdrowie psychiczne. Jak zadbać ze twojej perspektywy właśnie o nasze zdrowie psychiczne, żeby aż tak mocno albo zminimalizować, bo wiadomo, że do zera pewnie się nie da, że nie w dzisiejszych czasach, umówmy się, żeby zminimalizować skutki tego stresu i problemy naszego układu pokarmowego. Ciebie na podcaście nauczę się cicho kółek odstawiać, zawsze chciałam to zrobić. Tak, wiesz co, to jest bardzo bliski mi temat i też bardzo dużo o tym mówię. No ale właśnie, wiesz co, też dlatego, że pracuję właśnie z pacjentami, którzy mają najróżniejsze problemy z układem pokarmowym, a to zawsze idzie w parze gdzieś tam z tymi problemami układu nerwowego, albo to się zaczyna od zbyt dużego, przewlekłego stresu w naszym życiu. Właśnie może tak, powinnam zacząć, że to nie chodzi o to, że mamy wyeliminować stres do zera, bo po pierwsze się nie da, a po drugie nawet byśmy nie mogli tego zrobić, bo gdybyśmy nie mieli, gdyby po prostu tego stresu nie było, to byśmy nic nie robili totalnie. Jakby byśmy w ogóle nie mieli chęci do niczego, nawet byśmy nie wstawali z łóżek i nie pracowali, bo jakby... Przez to, że gdzieś tam ten kortyzol przy zdrowym organizmie powinien się podbijać nad ranem, to dzięki temu jesteśmy wstać z łóżka i działać. I w ogóle się wybudzić. Tak, no właśnie. No i to się sprowadza do tego, że jak ktoś ma zaburzony rytm dobowy, to po prostu rano nie da rady, nie? Jakby ludzie po 10 razy wyłączają budzik i po prostu wiesz, jakby dla mnie to jest abstrakcja, bo ja mam tak, że jak dzwoni budzik, to po 2 sekundach wyłączam i wstaję po prostu. No ale to też właśnie chodzi o to, że ktoś ma rozregulowany cały właśnie swój organizm, no to nawet te piki kortyzolu na przykład są zaburzone, nie? Czyli w nocy powinien kortyzol iść w dół, powinniśmy się wyciszać, a rano powinien podskakiwać się wybudzamy, a o niektórych jest totalnie na odwrót. Więc tak, czekaj, co tu dalej powiedzieć o tym? No to jest bardzo ważne. W ogóle jakby taki temat psychosomatyki też ja bardzo ostatnio o tym mówię, bo jakby no to wynika też, pracuję z ludźmi i naprawdę obserwuję, że ja jestem im w stanie pomóc, gdzieś tam opiekujemy się tymi podstawami stylu życia, które są zawsze najważniejsze. Jeśli wchodzi w grę już jakieś zaburzenie czy choroba, to już działamy celowanie z tym, ale ja też zawsze mówię, że słuchaj, okej, my wyleczymy na przykład te pasożyty czy SIBO, ale to nie jest tak, że ty teraz już do końca życia będzie wszystko super, tylko jeśli dalej będziesz żył w takim stresie, nie będziesz się regenerował, nie będziesz się wysypiał, czyli tego stresu będzie za dużo, a nie będzie tej regeneracji, no to wszystko nawróci jakby, nie? Że o nasze zdrowie dbamy każdego dnia po prostu. Mhm. I nasze ciało pokazuje po prostu to, co się dzieje też w nas w środku. Czyli jeśli jesteśmy zestresowani, gdzieś tam mamy jakieś problemy, zbyt jesteśmy tacy emocjonalni, że się po prostu wszystkim przejmujemy, każdą opinią, każdym gdzieś tam zdaniem, albo na przykład nienawidzimy swojej pracy, a chodzimy jak za karę, pracujemy, no to prędzej czy później to zdrowie się posypie, bo nasze ciało pokazuje to, nie? Czasami naprawdę mam takie rozmowy z ludźmi, z którymi współpracuję, że jeśli widzę, że od dłuższego czasu jakiś typowo bodziec nam albo utrudnia ten proces, albo ta osoba, widzę, że te problemy nawracają, albo objawy nawracają, no to często mówię, że słuchaj, trzeba jakichś zmian drastycznych dokonać, nie? Na przykład jeśli ktoś ma jakąś taką pracę, która powoduje, że zarywa nocki, albo nie daj Boże pracuje na 3 zmiany. Nie mam na szczęście takich osób na współpracę, no bo to jest trochę ciężka sprawa, żeby wtedy wyregulować to funkcjonowanie organizmu, no ale gdzieś tam czasami nawet i zmiana pracy, zmiana otoczenia, nie wiem, zerwanie z jakimś partnerem toksycznym albo odizolowanie się od jakichś ludzi, którzy na przykład ogrom stresu u nas powodują, no to często trzeba wręcz takie działa wytoczyć, żeby zadbać o siebie, jakby, nie? To jest trochę taki zdrowy egoizm, no kurczę, jeśli coś szkodzi naszemu zdrowiu ewidentnie, no to trzeba coś zrobić, żeby to naprawić, bo jak to się mówi, jak nic nie zmienimy, to nie oczekujmy, że coś się samo naprawi, nie? Tak jest. Dobrze. To jeszcze na koniec, jeszcze w kwestii tego stresu, takie 2 rzeczy od ciebie, albo które ty sama robisz, albo robią twoi podopieczni, w kontekście tego zdrowia psychicznego. Co można robić codziennie albo cyklicznie? Nie wiem, jakaś medytacja albo coś takiego, co faktycznie może nam ten układ nerwowy troszeczkę wyciszyć. No tak, no właśnie warto zacząć od takich gdzieś tam małych kroczków, które możemy codziennie albo niecodziennie, ale regularnie sobie gdzieś tam wdrożyć, czyli właśnie jakieś takie techniki relaksacyjne i to jest znowuż bardzo indywidualne, bo każdy z nas może potrzebować zupełnie czegoś innego. Jedni właśnie jakąś jogę, jedni medytację, jakaś praca z oddechem, właśnie takie treningi wyciszające, relaksujące, na przykład mata do akupresury przed snem, żeby sobie się położyć, zamknąć oczy. Nie wiem, jedni mogą potrzebować totalnej ciszy, bo na przykład w ciągu dnia mieli bardzo dużo hałasów i bodźców. Jedni z kolei może potrzebują jakiejś muzyki do tego, nie? Może poczytanie książki. No jakby spędzanie też czasu z osobami, które lubimy, które na nas działają dobrze. No i to są takie gdzieś tam techniki, które... No i oczywiście sen. To totalnie, no bo też wiadomo, będziemy cały dzień medytować, a nie będziemy spać, to... No to nie wiem, czy to nam pomoże. No ale to są takie gdzieś tam zabiegi, które możemy sobie stosować w zależności od potrzeb i myślę, że jak już się do czegoś przekonamy i zobaczymy, że to działa i jesteśmy wyciszeni od środka, to będzie najlepsza motywacja do kontynuowania. No ale również ja jestem taką bardzo zwolenniczką, żeby gdzieś tam mówić o tym zdrowiu psychicznym, bo no naprawdę gdzieś tam praktycznie każdy z nas ma jakieś albo trudne przeżycia ze sobą, albo gdzieś tam nawet takie problemy, o których sobie nie zdajemy sprawy, jakieś schematy w głowie na zasadzie, których właśnie na przykład mamy taką ogromną presję na sobie wywartą i tak naprawdę my jesteśmy tym bodźcem wywierania tej presji i my tego nie zrozumiemy bardzo często, dopóki na przykład nie pójdziemy na psychoterapię i ktoś po prostu nie dojdzie do tego. Także ja w ogóle zalecam, żeby prosić o pomoc specjalistów, tak? Jak ktoś ma problemy z jelitami, się do mnie zgłasza. Ktoś chce na przykład popracować nad techniką w treningu, zgłasza się do ciebie, ale również są specjaliści od głowy. A od głowy wszystko się zaczyna. Czyli co? Psycholodzy, psychoterapeuci, psychiatrzy również. Jakby naprawdę to już nie powinien być temat tabu, bo bardzo często no po prostu to nam gdzieś tam wszystko... To jest ten, może taki brakujący puzzle. Bo ci, co żyją intensywnie i tak dalej, albo na przykład ludzie, którzy pomagają innym ludziom, powinni też mieć kogoś, kto ogarnie ich głowę. No bo czasami naprawdę my chłoniemy jak gąbka problemy innych ludzi. Ja też na przykład pracuję z cudownymi ludźmi, ale oni też często gdzieś tam mnie zasypują swoimi problemami, przeżyciami. Ja jestem też bardzo taką osobą, która to chłonie i naprawdę na przykład moja psychoterapia bardzo mi w tym pomaga, bo też i pracujemy oczywiście nad jakimiś prywatnymi rzeczami, ale również pracujemy nad tym właśnie, żebym nie zwariowała w tej swojej pracy, nie? Bo żeby z tej pasji po prostu na przykład się nie wypalić za 2 lata, bo ja chcę jeszcze długo to robić i pracować z ludźmi. Także naprawdę nie bójmy się. Ja zawsze mówię, że nawet jak pójdziemy na psychoterapię i nam się nie spodoba czy coś, no to przecież nikt nas nie będzie siłą trzymał i no... I bardzo się cieszę też, bo wiesz, jak zaczęłam mówić na Instagramie o tym zdrowiu psychicznym, to wielu mężczyzn gdzieś tam do mnie się odzywa i tak dalej i no to mnie bardzo cieszy, bo nie oszukujmy się jednak, żyjemy cały czas w takim społeczeństwie, że facet to musi być twardy i zapieprzeć i on nie może mieć problemów gdzieś tam, a przecież my jesteśmy... Możemy mieć takie same problemy i jakby to nie jest naprawdę wstyd, żeby prosić o pomoc i to, że pójdziemy na psychoterapię, to nie znaczy, że coś jest z nami źle, tylko wręcz przeciwnie, chcemy zadbać o naszą głowę, o nasz spokój, poszukać jakichś narzędzia właśnie na wyciszenie, jakby zrozumieć niektóre rzeczy, nie? Także zachęcam. Jasne. I chyba tyle. W kontekście tego stresu. Zabił moment, w którym będę musiał kończyć tutaj ten podcast. Troszkę mówię szkoda, bo mi się bardzo fajnie tutaj z tobą... No pewnie, że szkoda, ja mogę tak gadać, wiele nieskończoność. Tak, ale myślę, że na pewno gdzieś tam jeszcze kiedyś się spotkamy i jeszcze raz o czymś sobie podcast nagramy. Na sam koniec, jakbyś mogła powiedzieć słuchaczom, gdzie można cię znaleźć w internecie, gdzie można też z tobą współpracować, jeśli chodzi właśnie o sprawę związaną z układem pokarmowym. No to tak, ja głównie działam na Instagramie i tam wrzucam i treści i tam są też jakby informacje wszystkie, czym się zajmuję, gdzieś tam jak pomagam i tak dalej. No mam również swoją stronę internetową zsdiet.pl i oczywiście też na nią zapraszam, aczkolwiek od razu mówię, że teraz strona jest w przebudowie, gdyż troszkę będę zmieniała zasady konsultacji, współpracy i chcę to gdzieś tam na spokojnie przebudować, ale tak, no, żeby ze mną współpracować, to najlepiej kontaktować się przez moją stronę, tam są formularze, albo napisać do mnie na maila, czy w wiadomości prywatnej, wtedy ja się będę odzywać. I no niestety chcę też od razu tutaj powiedzieć, że oczywiście bardzo zapraszam do współpracy ze mną, ale też w tym momencie mam taką troszkę sytuację zdrowotną, że musiałam troszkę przystopować, to nie znaczy, że nie pracuję, ale mam też sporo swoich podopiecznych na współpracy i teraz nimi się zajmuję, także myślę, że w najbliższym czasie nie będę przyjmować nowych osób, ale nic się nie bójcie, bo myślę, że gdzieś tam niedługo wrócę na obroty, a też no wiadomo, gdzieś tam te procesy też się kończą, bo ja naprawdę z ludźmi pracuję gdzieś długo, no mam dużo współprac nawet ponadrocznych, ale jak się kończą jedne, to przyjmuję inne osoby. Wiem, naprawdę ja mam takie poczucie, że bym chciała wszystkim pomóc i nawet miałam taki syndrom, że aż za bardzo i trochę to na przykład było kosztem mojego zdrowia, że chciałam za bardzo, ale zawsze stawiam na jakość, a nie ilość, także zawsze tak. I w tym momencie wyłączył mi się laptop z nagrywaniem audio, mam nadzieję, że się zapisało, a jak nie, to pójdzie z telefonu niestety. Zuzanna Sobolewska, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję ci, Kuba, bardzo. To była ogromna przyjemność.